Cześć, jestem Zdan, oglądacie What The Fuzz Podcast, a to jest recenzja płyty Sabir, Gates Ajar. Wszyscy wiemy, jak to jest z tym heavy metalem. Jest go pełno, to już żeśmy kiedyś to omawiali. No i trzeba szukać, trzeba kopać, żeby znaleźć perełki. I ciekawą rzeczą jest też to, że większość kapel inspiruje się albo czymś epickim, albo new wave'em, tylko takim bardzo klasycznym. Diamond Head, Judas Priest, czasem jest inspiracja sceną germańską, Accept, Scorpions, takie rzeczy. No i tu przychodzi nam recenzowany tutaj Sabir, ponieważ ci goście wzięli na warsztat zupełnie inne podejście. Tu, moi drodzy, króluje wolna amerykanka i rockerka. Co mam na myśli? Otóż stylowa jest dosyć charakterystyczna, bo rzadko spotykana. Mamy tu na warsztacie wczesny Tank, Motorhead, ale skrzyżowany też z jedynką, dwójką Wasp i, tylko proszę nie uciekać, glamem. Ale nie Poisonem, Cinderellą czy innym pierdomonem jakimś po prostu dla kobiet, z całym szacunkiem dla kobiet, tylko tym glamem z jajami, czyli wczesnym Motley Crue, Skid Row. No takie totalnie luźne podejście do tematu. I wiecie co? Jako odskocznia od tych wszystkich epickich rzeczy, Atlantean kodeksów czy jakiś taki, sprawdza się to doskonale. Na tej płycie mamy tak naprawdę 7 numerów, no 6, bo jest intro. I nie sposób się nudzić. To znaczy, może muzyka jest trochę monotonna w tym sensie, że no jedziemy na tej rockerce przez całą płytę. Epkę, płytę, to zależy jak do tego podejść. Ale to działa. To działa doskonale. Dodatkowym w ogóle plusem jest to, że to tworzy dwójka ludzi. Perkusista i odpowiadający za wszystko, że tak powiem, drugi główny członek zespołu. I mu się należą totalne w ogóle medale, dlatego że wszystko jest zgrabnie skomponowane. Wokale zaciągają czasem Blackim Lawlessem, co nie jest takie łatwe. No jest to super sprawa. Też dlatego, że tak jak Traveler był bardzo klasycznie heavy metalowy, to tutaj oczywiście przypominają nam się wszystkie te klasyki, ale jednocześnie mamy jeszcze więcej luzu. To jest chyba najbardziej taka płyta, która nie jest jakimś Midnightem czy czymś w tym rodzaju, nie wpadająca w punk, która jest do piwa, do imprezki, bo wiecie, te wszystkie heavy metale potrafią być strasznie podniosłe i takie epickie, a tutaj w ogóle nic z tego nie ma. Tu jest, wrzucamy gaz i jedziemy. No zresztą same tytuły wiele mówią. One for the road, rise to the top. Slave to the whip. No wiadomo, jakie tematy będą grane. No to nie są opowieści o Conanach, Cymerii, i że Death Rider nadchodzi i zaraz kogoś zarżnie, tylko nie, bij mnie pejczem, baby, oh yeah. Na szczęście nie ma tu rocka z pazurkiem i z dystansem, tylko jest po prostu pełnokrwiste naparzanie, riffy to podstawa, jedziemy do przodu, jak się wykrzaczymy, to się wykrzaczymy, trudno, nic się nie stanie i to jest super. Tu jest attitude. Tu może, nawet jeżeli to nie jest specjalne zaawansowane kompozycje, bo nie są. To nie jest jakaś super mega finezja, to nie mamy do czynienia z Dream Theater, na szczęście. To jesteśmy blisko tego źródła, o którym zawsze mówiliśmy. Tego, co zawsze w muzyce gdzieś rockowo-metalowej powinno być. Taki środkowy palec, takie wielkie fuck off do, nawet do tego trendu właśnie w New Wave of Traditional Metal, które lubi albo Judasów, albo podniosłość, to oni stwierdzili, lubimy co innego. Zrobimy na bakier trochę tą płytę i to jest świetne, że ona jest na bakier. Jest po prostu super, że są tacy goście, którzy przychodzą i nawet wewnątrz własnej niszy robią troszeczkę coś innego. To oczywiście nie jest alternatywa, po prostu w sensie w porównaniu do innych rzeczy, to może być nowość. I dla mnie była. Ja się świetnie bawiłem tego słuchając. Kilka razy poleciało na repeacie i myślę, że na żywo taki hord
że tak to ujmę, mogą się sprawdzać doskonale. Bo to są piosenki, moim zdaniem, stworzone do machania banią, machania pięścią i po prostu wylewania sobie piwa na głowę oraz może na piwa na głowę kogoś obok, jak cię wkurzy w moszu. No, perfekcja. Zero pretensji, zero jakichkolwiek jakby takich ambicji do zmieniania sceny i tak dalej. Super melodie, energia, no i wypośrodkowanie pomiędzy prędkością numerów a melodiami. Melodie tutaj też stanowią pewien klucz, bo to wszystko jest chwytliwe do tego jeszcze. Bo rockerka jak nie jest chwytliwa, no to jakby pada na pysk. A to jest jeszcze do tego chwytliwe. Wydane to jest przez naszą oficynę polską Skoll Records, którą zresztą bardzo polecam. I nowości, i reedycje są wydane bardzo solidnie i to jest świetny dobór, więc polecam bardzo, polecam wspomóc tą wytwórnię, wspomóc tą kapelę i kupić ją i jeżeli lubicie te wszystkie rzeczy, które są wymienione w recenzji, rock and roll, heavy metal, piwo, machanie pięścią, wolność, motory, rockerka, będzie wam się to bardzo podobało, polecam strasznie. Sabir, Gates Ajar, daję okejkę. Jeżeli recenzja wam się podobała, dajcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobała, dajcie łapkę w dół. Szerujcie, udostępniajcie. I ja jestem Zdan. Widzimy się w następnym odcinku.